Cześć, Marek Jan Marcentrum. Chciałem wam dzisiaj pokazać trochę wersji maszyn, troszkę o łyżkach, czym się one różnią między sobą, dlaczego wybieramy jedne lub drugie. Zacznijmy od tego, co jest w standardzie w najtańszych maszynach, co dają wszyscy, co zwykle kupujecie. To jest typowa łyżka polska. Produkt może nie najtańszy, ale jeden z tańszych. Zwróćcie uwagę na jej nienaturalny kształt, jak bardzo jest długa, jak bardzo jest wyciągnięta. To, na co wam zwrócę uwagę, to jest tutaj, ona nie trzyma kątów. Michał wam teraz pokaże, jak powinna iść łyżka. Zobaczcie. Łyżka, która ma profil w momencie, kiedy zgarniam, to jest tak zwany kąt zamknięcia łyżki. Widzicie? Pracujemy przy skarpówce remieszem. A jeżeli będę ściągał, no to mam wtedy ustawioną. I tylna część łyżki ma mi nie wchodzić, tylna część łyżki wtedy mi nie pracuje. Jeżeli łyżka pracuje w gruncie i kopiemy, typowo będziemy kopać, to przy typowym kopaniu wtedy ma nam pracować cała powierzchnia łyżki z tyłu. Dlatego łyżka jest okrągła, dlatego łyżka ma swój kształt. W tej łyżce tutaj, przy kopaniu, pracuje nam tylko lemierz i kawałek tylko, więc ta łyżka inaczej przekłada siły, czyli przekłada obciążenia na siłownię. Tutaj mamy kolejną łyżkę tradycyjną. To jest łyżka, które my kupujemy do maszyn mniejszych, standardowych. Wzór bardzo znanego producenta. Ona jest wykonywana dla nas, firmowana przez nas. To nie jest poziom Tanzini, ale jest to bardzo dobra łyżka wzmacniana. Z rejzorem wewnętrznym. Ona trzyma wszystkie parametry. Powiem wam, że firma, która dla nas je wykonuje, to jest bardzo znana światowa firma. Jest naprawdę bardzo znany producent. Tutaj mamy inną łyżkę, też wykonywaną dla nas, na podwójnym rejzorze. Podwójne wzmocnienie wewnętrzne. To są takie łyżki już podchodzące pod Tanzini, bo mam i wzmocnienie jak w Tanzini z tyłu, plus wzmocnienie wewnętrzne. To jest tam, gdzie często się opieracie na łyżce, gdzie naprawdę potrzebuje troszeczkę przytuningowanej łyżki. Teraz przejdźmy do tego, co znamy z Tanzini, znamy z naszych maszyn premium. To jest to, co dajemy przy maszynach premium. A więc typowe Tanzini, typowy sprzęt. Teraz pokażę wam, tutaj Marcin zapnie nam rewersyjnie oryginalnego laptopa. To jest łyżka wzmocniona, taki Max Maxów, najwyższy poziom SPR, ale też i mamy łyżki specjalne. To Power Tilt, tu mamy łyżeczkę do, z podciętymi tym tyłem. Ta łyżka przy precyzyjnych pracach pracuje tylko tą krawędzią. Ta część łyżki jest opuszczona, w związku z czym nie pozostawia mi śladu na gruncie. Zobaczcie na tą przestrzeń, z przodu stoimy równiutko na lemieszu, ten lemierz mi pracuje, a cała reszta jest podniesiona, ażeby nie odkładać się po gruncie. No i tu mamy SPR-a. Oczywiście gustuję ja osobiście w łyżkach rewersyjnych. SPR ma to do siebie, że mamy lemierz dodatkowy, mamy skarpowniki. To jest klasyczna łyżka prosta, bardzo mocno wzmocniona, tu już mamy najwyższe gatunki stali. Tu go mamy obróconego, czyli mamy tylne dodatkowe lemiesze. Dodatkowo wzmocniany jest bok łyżki i dodatkowo wzmocniany mamy krawędź roboczą tnącą. A tutaj rozchodzi się o to, że w momencie, kiedy prowadzimy, kiedy prowadzę osprzęt, patrzcie na... Prowadzimy, pracujemy lemieszem, pracujemy krawędzią tnącą, a nie pracujemy tyłem łyżki. Zobaczcie na ślad. To jest do typowo precyzyjnych prac, tam gdzie naprawdę oczekujemy od tej łyżki precyzji. I tylny na krawędź łyżki, kiedy będziemy przycinać, kiedy będziemy coś odznaczać, nie będzie mi w ogóle wchodziła w kontakt z materiałem. Tam gdzie masz coś przyciąć, odciąć, gdzie masz wykonać taki bardziej skomplikowany ruch.